będziemy dzisiaj robić 100 złotych challenge, czyli sprawdzimy, ile możemy zjeść jedzenia ze street foodu za stówkę. Ale on tam. Jest to ziemniak bez smaku. No to leżało długo. Twarde. Będzie dużo jedzenia, naprawdę dużo. Dzień dobry moi drodzy, witamy w kolejnym odcinku z Wietnamu i jesteśmy w Hoi An. Dalej, ostatni dzień. Tak, będziemy dzisiaj robić 100 złotych challenge, czyli sprawdzimy, ile możemy zjeść jedzenia ze street foodu za stówkę. 100 tak. złotych przeliczają na dongi, to jest pół miliona. Pół miliona, 500 tysięcy dongów. Także dużo kasy. Dużo kasy, bo tutaj nie jest drogo, także zobaczymy, czy my to w ogóle przejemy. Jedzmy, idziemy. Pierwsze danie. Grillowane ryżowe papier. To będziemy jeść. Wzięliśmy sobie opcję bez parówki. Nie chcemy parówki, bo one nie wyglądają jakoś fajnie. Pani jak szybko to robi, słuchajcie, zobaczcie. Cyk, cyk, cyk i pani już ma zrobione. Tutaj widzę, że kukurydzkę. O, jakieś jajko weszło. Mam nadzieję, że będzie obgotowane chociaż troszkę. Czy tylko tak? No zobaczymy. O, to jest surowe jajko? Tak, pani wbiła surowe jajko, ale może te rzeczy są ciepłe. Pani ma tam bardzo, bardzo ciepło. No i z pewnością będzie też to podsmażać, no bo przecież to ma być grillowane. Papier ryżowy, więc zobaczymy. Na dzisiejszy challenge mamy dokładnie 500 tysięcy dongów. Tak wygląda banknot i tyle możemy dzisiaj wydać. Ja coś czuję, że my tego nie przejemy, bo ja nie wiem, czy to nie kosztuje tylko 15 tysięcy dongów. Rozumiecie? To jest... Będzie dużo jedzenia, naprawdę dużo. Ale będzie też dużo słodyczy. My ten papier jedliśmy w ogóle i sami nawet go gotowaliśmy na lekcji gotowania tutaj w Wietnamie. Ale próbujemy. Wiem na pewno, że jest jajko, wiem, że jest szczypiorek, bo go rozpoznaję. Wiem, że jest prawdopodobnie pociachane coś, ale co to jest, nie mam bladego pojęcia, więc próbuję. Ale on tam. Bardzo smaczne. To jest takie mięsko po prostu. Tak bardzo drobno pociekane. Bardzo smaczne, bardzo chrupiące i do tego bardzo ostre, ponieważ pani dała dwa sosy. Jeden czerwony, czyli ogień totalny i jeden biały, który po prostu zniknął, jak mam być szczera. Ale bardzo smaczne, tak żeby przekąsić, słuchajcie, i po prostu pójść sobie dalej w drogę. Bardzo fajna opcja. My słuchajcie, zapłaciliśmy za to danie 40 tysięcy tylko. Ja nie wiem, czy my wydamy całe te pół miliona. Dobra. Przyznam wam się szczerze, że jak stałem przy tym stoisku, nagrywałem Klaudię, to mi tak nie pachniało. Mówię, Boże, co to jest za jedzenie? Bo tu jest chyba ta posypka z krewetek. Tak. Więc on ma taki zapach trochę seafoodu i stąd. Znaczy, no w sensie, się mówi owoców morza. Jesteśmy Ameryka i zapomnieliśmy tutaj języka polskiego. Fajne, ale dla mnie za dużo jest tutaj po smaku tej ryby, tej krewetki. To z jedzenia, ale ja bym tego jeszcze więcej nie zamówił. Hello, can I get this lychee tea? Lychee tea? Yes. No, zamówiłem nam taką herbatkę, słuchaj. Stwierdziłem, że idealnie, bo jest mega gorąco. Jest słuchajcie. Gorąco. Ile kosztowała? 20 tysięcy. Dobra, wydaliśmy 60. Spróbuję. O Jezu. Dobra. Słodziutka także, aż o Jezu. Super. Takie herbatki ze stoisk to wam polecamy. W poprzednim challenge'u w Bangkoku nie było picia za bardzo, bo nam się kasa skończyła, tylko na końcu dopiliśmy się jakiegoś soku. Więc no, a tutaj musi wjechać, bo też widzimy, że nie ma tutaj też za wiele tego jedzenia, nie? Tak. A nie chcemy jeść ośmiornic na przykład, albo tego typu rzeczy, bo my nie przypadamy, więc będziemy się do tego zmuszać. Także sorry. Więc będziemy tylko jedli to, co nam smakuje, na co mamy ochotę. Pyszna. Pyszna, pij. Dobra, to jest sztos. Dobra, bierzemy ziemniaka. Będziemy, słuchajcie, sorry, że to zrobimy, ale będziemy bardzo ostrożnie jeść, ponieważ tutaj sposób przechowywania żywności nie jest najlepszy, ale naprawdę ostatnia rzecz, jaką chcemy, to się teraz rozchorować, że bo jutro wsiadamy w samolot i lecimy do Kuala Lumpur i chcemy tam też dużo zjeść i zwiedzić, więc nie będziemy ryzykować. Tak, mamy 25 tysięcy dongów. Moi drodzy, najprostsze ziemniaczki. Wygląda to jak chips, pewnie smakuje jak chipsy. Jest to ziemniak bez smaku. Serio. Oczywiście sos słodko-kwaśny, kwaśny jak cholera, słuchajcie, ta temperatura tutaj nie pomaga tym potrawom, powiem wam szczerze. My się chyba przerzucimy tutaj na słodycze, bo zaczynam być lekko przerażony trochę, bo nie ma nic fajnego, kurczę, tak, nie? Tak, właśnie, no. Jest problem, słuchajcie, no nie ma nic fajnego, no na razie no chips zwykły. Jest tu jakaś przyprawa, widzicie, i ona śmierdzi. Ma bardzo taki niefajny zapach, no jest to totalnie bez smaku. Jakbyście jedli papier, moi drodzy. Takie do posiedzenia i przekąszenia sobie, do meczu.
Dobra, próbuję, ale śmiesznie, tak są faktycznie takie bardzo mocno spieczone. Tu w ogóle wszystko jest na głębokim tłuszczu. Ziemniaczek bez smaczku. No takie bez historii, nie? Totalnie bez historii. Idziemy szukać czegoś dalej. What is this? Beef. Beef? Okay, so one. Chicken. This one also. 50. Także już nie mało. Już nie mało, no. Czyli zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy, słuchajcie, czy nam się uda wydać te pieniądze, bo na razie wróżę marne szanse. Dobrze, moi drodzy, dwa szaszłyki. To jest wieprzowina w liściach z banana. W liściach banana, tak dobrze. Kurde, ostatnio jak żeśmy jedli coś w liściu, było niejadalne. A to nie jest nori czasami? Nie. Zaskoczenie? Zaskoczenie. Smakuje mi. Bardzo dobre. Dużo przypraw. Czuć tutaj taką delikatną pikantność. Jest to bardzo dobrze przyprawiona wołowinka, ale jest ona, tak wiecie, wymieszana, zrobiona na taką papę z dodatkiem przypraw i po prostu nadziana w ten liść banana, bo to jest chyba liść banana. Bo mi to wygląda na algi, ale ja się tam jedzę. Tak, albo jakieś wodorosty. Teraz się dowiemy. Tak jest, to jest liść bananowca. Bardzo, bardzo ciekawe, ale spróbuję tego drugiego. Pani nam potwierdziła tutaj. Tak, potwierdziła, musieliśmy potwierdzić. Tutaj mamy, ja widzę tutaj jakieś warzywa plus kurczak. Próbuję. No to leżało długo. Twarde. Ale dobra. Jakbyście sobie w domu zrobili. Nic nadzwyczajnego. Dobra, następną rzeczą jaką bierzemy to jest to ciastko, jakkolwiek to wygląda. Can we have one of this, please? Dobrze, to ciastko wygląda, słuchajcie, bardzo apetycznie. Jest bardzo ciepłe i wiemy z jednego źródła, że poleć jest wyśmienite. Bardzo dobre to jest. Natomiast słuchajcie, to jest tak. Naleśnik, wiórki kokosowe, do tego sos jakiej byle jakiej czekolady, sezam i orzeszki. Wyobraźcie sobie te wszystkie smaki i połączcie je w buzi, bo to tak smakuje. Nie jest to jakiś wybitny deser, albo jakiś wyjątkowy w smaku. Ja bardziej myślałem, że to jest takie kokosowe ciastko, nie? Mm-hmm. A to jest niestety naleśnik z wiórkami kokosa. Jest to słodkie, oczywiście, ale takie mało intensywne. Nam się nie zdarza marudzić na jedzenie, nie? No. A tutaj w Hoi An, jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to was na nie serdecznie zapraszamy, bośmy próbowali strasznie dużo tutaj potraw lokalnych. Naprawdę ta kuchnia jest niesamowita. Mają przepyszne, normalne dania obiadowe i można naprawdę się fajnie najeść. Natomiast na razie street food wypada słabo. Mhm. Wiecie, to jest takie jedzenie do ręki gdzieś tam, ale żeby tutaj przyjść się najeść, to my wam nie polecamy. Polecamy wam restaurację, bo na razie wypada miękko. Jest mi troszkę smutno, że ja lubię jeść i my jesteśmy zawsze zadowoleni z jedzenia. I to nie jest niesmaczne, ale jest takie średnie, nie, to jedzenie, nie? Jest mi trochę smutno z tego powodu. Mhm. Połączenie tych składników. Dokładnie, Michał powiedział wszystko. Dobra, orzechowo, kokosowe. Patrz jak dzidzia leży. Tak trzeba. Tak trzeba żyć. How much? 20. Herbata lemonowa. Lemonowa, ja nie umiem po polsku. Herbata z cytryną. Słodka herbatka z cytryną. Super, bo jest słodka, ale jest też bardzo kwaśna, więc zarąbiście. Pyszna jest. W ogóle, słuchajcie, jest strasznie ciepło. Dania są też mocno posolone. To jest też tak zrobione, wiecie, żebyście dużo też kupowali, pili, jedli. Bardzo dobre. Mi im smakuje. Fantastycznie. Teraz idziemy po lody. Can I have one strawberry, please? Biorę truskawkę, bo to nie jest ich taki często spotykany owoc. Dlatego jestem ciekawa. O, nice! How much? 10 tysięcy dongów. Dobra, słuchajcie, ja za kamerą to spróbowałam i zgadnijcie, jak to może smakować. Zastanówcie się, proszę was, zastanówcie się tylko przez sekundę, co jest takiego, jak to nie powinno w ogóle smakować. Uwaga, dam, to jest słone. Mina Michała jest po prostu rozbrajająca, to jest słone. Hit, to jest słony lód. Dawaj, muszę zobaczyć jego minę. Chyba żartujesz. Nie żartuję, próbuj, ja muszę zobaczyć tę minę. Słony lód. Po co? Nie, mam totalną zawiechę z tego powodu. Ej, ja się też totalnie nie spodziewałam, że to by... Ja rozumiem dlaczego słony. Sól zatrzymuje wodę w organizmie, a tutaj jest łatwo o odwodnienie. Także okay. Rozumiem, ale... Nie, on jest słodki. On jest słodki, on był tak zmrożony. No co ty mówisz? Tak, jak teraz sobie wziąłem taki duży kawałek i rozpuściłem w ustach, to to smakuje jak zwykły truskawkowy lód. Ale taki najgorszej jakości. Pierwsze wrażenie jest złudne,
jakby faktycznie było słone. Potem przebija się ta słodycz, ale jest bardzo delikatna. On smakuje trochę jak zamrożony danio truskawkowy. Bardzo mało słodkie, a wręcz takie Klaudia mówi, momentami wydaje się, że jest słone. Miałem zawiechę normalnie. No. Zobacz, ugryź. Nie, dobra, jest. Jest słodki. To jest, smakuje faktycznie jak jogurt. Jak pitny jogurt najgorszej jakości. Zamrożony. Dobra. Dobre, nie? Taki zwykły lodzik. Niam. Idziemy dalej. Banan w takim klejącym się ryżu. Tak to wygląda, to spróbujemy tego. Is it sweet? Little bit. Okej. Okay. Ale mnie już zaczyna brzuch boleć. Ktoś mnie może pogonić leciutko dzisiaj, coś czuję. Proszę, moi drodzy, widzieliście jak to wygląda. Trochę jest tutaj ciemno. Jest to taki polane jeszcze kokosowym syropem. Wygląda nie zachęcająco, ale będzie pewnie dobrze smakować. Nie jest to słodkie. Banan w ogóle nie jest słodki. Ten sos kokosowy też nie jest słodki. I ryż jest taki mocno lepiący. Nie przypomina w konsystencji ani smaku ryżu. Tylko bardziej jakbyście mieli właśnie w jakiejś kaszce podany banan. Czy mi to smakuje? Średnio. Dałbym taką, wiecie, mocną trójkę. Ryż z bananem i sosem, który nie przypomina nic, bo ten sos nie smakuje w ogóle jak kokos. On jest po prostu taki lejący się, o, i nie ma smaku dla mnie totalnie. Ono powoduje tylko, że to danie jest trochę bardziej mokre. No nie urwało nam dupska, nie ma co. Jak zrobiłaś łyżeczką i tak skupało, to nie powiem jak to wygląda. Ja też miałam to przez myśl mi przeszło, ale piszcie, nie piszcie w komentarzach. Słuchajcie, w większości te stoiska się powtarzają, czyli serwują te same dania. Dlatego twierdziliśmy, że tutaj na nocnym targu jest taka restauracyjka i tutaj też spróbujemy coś zjeść i dołączy ona tutaj. No bo znajduje się na Night Markecie. Tak, jest częścią Night Marketu, więc no próbujemy. Słuchajcie, zupa pho, nikomu nie trzeba jej przedstawiać absolutnie. Jest to tradycyjna wietnamska zupa, najbardziej rozpowszechnione wietnamskie danie. Ja sobie wzięłam z kurczaczkiem, mamy zwykły makaron ryżowy, z tak zwanym, można przyrównać to do rosołu, bo jest to tak naprawdę wywar z kurczaczka. Próbuję. No i jedliśmy pierwszą zupę pho i ona była o wiele, wiele lepsza, bo ten makaron ryżowy, to jest czuć, że to jest po prostu makaron, który został zakupiony i tutaj nie ma nic specjalnego, a tamten makaron był sprężysty i pyszny. Tak samo jeśli chodzi o samą smak rosołku. Czy bulionu. Bulionu, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Naprawdę wręcz powiedziałabym, że dlatego właśnie nie jadłam wietnamskiej kuchni, ponieważ to smakuje tak w Polsce. Jest tak przygotowane jałowo i bez tych takich przypraw, które tutaj po prostu rządzą i sprawiają, że ta kuchnia jest niesamowita i wyśmienita. No, jakbyście sobie zalali taką zupkę chińską, pho. Tak to smakuje. O. Ale dzisiaj mamy taki trochę średni dzień z tym jedzeniem, powiemy wam szczerze. No nigdy, rzadko nam się zdarza, rzadko, nie? Rzadko, bardzo, ale przynajmniej jesteśmy szczerzy, nie będziemy nikomu kłamać. Co to dzisiaj tak słabo, ja się pytam. Ale czuć smak kurczaka. Tak. Ale nie ma podjazdu do tej zupy, którą jedliśmy w Hanoi. Jeśli nie widzieliście odcinka z najlepszą zupą pho, to musicie zobaczyć. No nie. Dlatego przejdziemy do mojego dania, moi drodzy. Morning Glory, czyli nic innego jak szpinak wodny. O, pachnie bardzo ładnie, bardzo intensywny. No tutaj są oczywiście przyprawy, jest tutaj sos do tego. No i to wszystko razem naprawdę bardzo, bardzo dobrze smakuje. Bardzo ciężko mi to czegoś porównać, żebyście mogli sobie to wyobrazić, jakby to mogło wam smakować. Na pewno przypomina oczywiście troszkę szpinak, ale to nie jest nasz, bo to jest bardzo chrupiące, bardzo twarde też jest momentami. No ale jest to bardzo fajnie doprawione, do tego tu mamy prażoną cebulę, chyba mamy orzeszki. Moim zdaniem ten sos smakuje tak umami, nie? Tak. Smakuje tak troszkę mięsnie, umami. Bardzo dobre, super danie, szczerze polecam. Leci rekomendacja, naprawdę, pyszne. A jakie lody chcemy? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A, okej. Okay. Mango, banan, passion, peach, lici. Łosie, jelenie, kacza, sarny, kiwi, dziki. Blubery. Czujesz to? Ale tu jest głośno. Mogę tu tą stronę. Tak. A few moments later. Zmieniliśmy miejscówkę, bo tam było za głośno, zdecydowanie. Słuchajcie, mango, mleko skondensowane i polane pseudo czekoladą. I tak jak wam to opisałam, tak sobie to wyobraźcie, jak smakuje, bo tutaj nie ma nic zaskakującego. Tak po prostu smakuje. Jeśli chodzi o tą metodę robienia lodów, to jest to metoda tajska, ale jako że ją prezentują tutaj i sprzedają,
no to jesteśmy w Wietnamie, to próbujemy. A co? Dobre, ale nie za słodkie, bo tutaj słodycze w ogóle nie są słodkie. Koniec historii w sumie. Moi drodzy, kończymy ten challenge, bo to nie ma sensu, my już jesteśmy objedzeni i byśmy jedli na siłę. Jaki mamy ostateczny wynik? Ostateczny wynik to jest 342 tysiące dongów, czyli 68 zł i 41 groszy na nasz dzień dzisiejszy. Widzieliście, ile żeśmy zjedli. Dużo też stoisk się powtarza, więc nie chcieliśmy, wiecie, robić czegoś na siłę. Bardzo dużo jest tutaj tych stoisk z tymi lodami, szaszłykami, tym bananem z ryżem. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że my normalnie zjedliśmy jeszcze do tego zupę plus te Morning Glory. Tak. Więc to jest w ogóle niesamowite. Tutaj naprawdę jest tanio. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Napiszcie nam dzisiaj nocny market w komentarzu, tak, jeśli wytrzymaliście do tego momentu. No i co? Widzimy się albo w podróży, albo w restauracji. Cześć! Elubina Cringe'owina! Witam! Czy ta muzyka gra specjalnie tak głośno? Chyba tak. Ile będziemy mogli zjeść rzeczy ze street foodu? Jeszcze raz musimy to nagrać. Tak, tak.